Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Na pewno hodowcy rozpoznają miejsce, w którym się znajdujemy. Znajdujemy się tutaj przed wspólnym gołębnikiem WGE Czersk, właśnie w Czersku. I kolega Sebastian Ostojalniski na pierwszym planie, organizator jego, nas teraz troszeczkę opowie nam o gołębiach, które już w tym roku przyjął, ale też o tym, że będzie można tam 14 kwietnia w Katowicach, w Galerii Szypulisson podczas wiosennego kiermaszu gołębi tutaj się spotkać i jakby ktoś miał to gołębie tutaj na ten gołębnik przekazać. Także oddaję głos koledze Sebastianowi, proszę bardzo. Witam serdecznie, także tydzień temu w niedzielę żeśmy praktycznie rozpoczęli tutaj sezon na wspólnym gołębniku w Czersku. Przyjąłem Zaczęliśmy przyjmowanie gołębi. Pierwsze 6 gołębi, czyli pełną drużynę, dostarczył kolega Klesiński z Koronowa. Także widać, ziemia jest zmarznięta, ale do tego nie, może nie tylko widać, tylko czuć, ale my czuć. Widzimy piękne słońce. Także no, słońce coraz wyżej, także pogoda się robi. Wiem, że większość hodowców dopiero obrączkuje młode gołębie lub dopiero się tam klują, ale no, będzie okazja tutaj się spotkać między innymi 14 kwietnia w Galerii Szypulsona. Również tam będę, będzie można również się tam zapisać, również tam gołębie zakupić od hodowców, które będą oferować i również na tutaj przeznaczyć do kolegi Sebastiana. Także przypomnijmy tylko jeszcze tutaj, jakie są zasady w tym roku rywalizacji na wspólnym gołębniku tutaj w Czersku? Myślę, że się dużo nie zmieniło. Jest podobne klasyfikacje jak w zeszłym roku. Jest klasyfikacja drużynowa, tak prestiżowa, że z każdego lotu się liczą dwa gołębie do tej drużyny. Przypomnę, że w zeszłym roku pierwsze miejsce w tej klasyfikacji zdobył Tadeusz Majkucki, który w sumie po sąsiedzku, Tadeusz, w ostatnim momencie dał się namówić na ten wspólny gołębnik, bo przywożył gołębie od Artura Szeflera z pod Oldenburga. Także jak widać, te tutaj gołębie się jego spisały. No, a przepraszam, roku... bo przypomnę tylko Arturowi Szeflerowi wręczaliśmy puchar chyba. Tak, on Rainera Pittmana dwa lata temu też tutaj bardzo dobre wyniki ma. Tutaj wczoraj właśnie z nim rozmawiałem, też jeszcze mają zamiar razem z Jensem Ryzę zgłosić drużynę, także obsada myślę, że będzie w tym roku też fajna, bo dużo hodowców się z Niemiec zgłosiło, z Holandii, także no myślę, że będzie fajnie. My wierzymy, że tego dnia, kiedy będziemy mieli ten wiosenny kiermasz, aczkolwiek nie będzie nam atmosferyczne warunki do końca przeszkadzać, jak na hali jesteśmy, to ten deszcz, opady, czy to deszczu, czy śniegu, to nie będą nam groźne. Nawet jak to mówi przysłowie, kwiecień, plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata. My wierzymy, że tam już będzie ta wiosna, będzie taka pogoda co najmniej taka jak teraz. Tu popatrzmy, jest niebo praktycznie bez chmur. Słoneczko tu za plecami nam świeci, ja nie będę skierował obiektywu, a tak jak Sebastian wspomniał, ziemia jest jeszcze zmrożona, ale już myślę, że za ten miesiąc czasu to już będzie także taka w pełni zapisy, wiosenna pogoda. Chcę powiedzieć, że niektórzy się pytają, czy jeszcze zapisy trwają, zapisy wciąż trwają. No chciałbym, żeby ci, którzy są zdecydowani, a jeszcze nie są zapisani, żeby się jednak zapisali, bo podobnie jak w zeszłym roku chcę również drużyny rezerwowe tak zwane przyjąć, a w tej chwili jeszcze nie wiem dokładnie, ile tych gołębi w tych drużynach rezerwowych będzie można dać. To teraz pokażemy jeszcze te gołębniki, jak wyglądają, jak tam w środku te gołębniki. Jak widać, że tu gołębniki są skierowane na wschód, także teraz jest przed 10. Tam jest wschód, tak? Tu jest, właśnie tak patrzę właśnie. Także tutaj, jak widać, od samego rana tutaj słońce operuje. No, myślę, że dzięki temu, że te siatki przeciwwieczne założyłem, to również mikroklimat w gołębniku się poprawił, no, co między innymi pokazują wyniki zeszłoroczne tych gołębi, bo finał przecież był super udany, gołębie praktycznie się ładnie pozbierały, nie było dużo strat. No, no, przede wszystkim szło te gołębie w zdrowiu utrzymać. Dobrze, to teraz przejdziemy i pokażemy także może te pierwsze gołębie. Widzimy tutaj, wyszliśmy, kolega akurat trzyma te gołębie w tym boksie, ich jest tutaj, widzimy 6, tak, cała drużyna z Koronowa. O, tam sobie one chodzą. Teraz tutaj Sebastian nasypa im do karmika akurat karmę. Karma taka dosyć białkowa, jeszcze dodatkowo płatki owsiane gołębie dostają. Cały czas używasz karmy, jakie tutaj na swoim gołębniku firmy? MDM, staram się. Chodź, przesuń się może, żeby one sobie weszły. One sobie, żeby weszły. Także kolega Arek może być spokojny, gołębie są jak no na razie jest ich mało. Tutaj każdy, kto ma wspólny gołębnik albo obserwował rywalizację, wie, że problemem jest nie ta jedna drużyna, dwie, tylko problem jest taki, że te gołębie trafiają po prostu, wszystkie one są zdrowe, wiadomo, że każdy stara się jak najlepszej kondycji, zdrowiu gołębie przekazać, ale jest problemem, problem jest inny, kiedy te gołębie młode się z różnych hodowli pochodzą, to bakterie, które u niektórych są, to gołębie posiadają odporność, w innych gołębnikach niestety dopiero muszą je nabyć i stąd taka duża chorób ilość u tych gołębi. O, tutaj masz jednego, widzimy. Tutaj ja bym proponował, żeby te gołębie przede wszystkim, tutaj akurat kolega Arek
przysłał, przywiózł gołębie zaszczepione, ale podobnie jak w zeszłym roku tutaj gołębie, jeżeli chodzi o przyjmowane, to nawet jak nie będą zaszczepione, to przed wpuszczeniem... A to tak wszystkie będą drugi raz jeszcze szczepione też? Też będą drugi raz szczepione, ale te, które będą przysłane nieszczepione, praktycznie przed wpuszczeniem tutaj do boksu będą przeze mnie zaszczepione. Ważne jest, żeby tę informację tam konkretnie zaznaczyć. No dobrze, to zachęcamy wszystkich do spotkania się z kolegą Sebastianem 14 kwietnia w galerii Ship Wilson podczas wiosennego kiermaszu gołębi. I tam też będzie można wszelkie inne informacje. Mówię, też będzie można nabyć gołębie, tutaj koledze przekazać, także będzie łatwo je tutaj dostarczyć. Kolega pewnie z tym grupą gołębi tutaj przyjedzie i od razu je tutaj, że tak powiem, w gołębniku osadzi. Będzie się nimi już tutaj do lotów zajmował. Także na razie dziękujemy. Dziękuję. Do zobaczenia. Dobry lot. Dobry lot.